O Jezu, muszę zmienić koszulkę, żeby nie było, że nagrywam to z tym sędziem wszystko. Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Już widzicie, nazywam się CDX i witam was w moim ukochanym let's playu z gry Terraria. Dzień doberek. Właśnie dropnąłem jakieś 5 goldów, więc powinienem je raczej odzyskać, żeby nadal mieć rozum i godność człowieka w tej grze, więc dajcie mi sekundkę, ja tylko je odzyskam. Od tych oto zombiaczków, które je przechowują i od tych oczek. No i generalnie jesteśmy sobie. No i dzisiaj już będziemy bardziej skupiać się na przetapianiu wszystkich surowców, które w poprzednich odcinkach wydropiliśmy. No i będziemy skupiać się na tym, żeby zbudować jakiś fajny, ładniutki domek. No ale dobra, na początek tutaj muszę quickstackować wszystkie itemki, które mi nie są potrzebne, a ich jest naprawdę sporo do skrzyneczek. Muszę zabić to oczko, zanim zacznie mi naprawdę wkurzać. No i muszę generalnie parę rzeczy jeszcze ogarnąć i schować te 6 goldów, bo jak je stracę, to nie będzie za fajnie. Mogę sobie wziąć jednego do ekwipunku, bo jak mam jednego golda, to jest szansa, że mi się pojawi NPC, który handluje. Więc to byłaby fajna rzecz, jakbym miał tego jednego golda. No i dobra, będę sobie strzelał oczywiście najdroższymi możliwymi strzałami w grze w to oczko, żeby je szybciutko zabić. No i dobra, lecimy sobie generalnie. Tak, ja na początku bym sobie przekraftował wszystkie możliwe surowce, żeby mieć już wypełniony ekwipunek tak, jakbym tego chciał. Naprawdę brakuje mi jednego do 75. Jak mi zabraknie do zbroi, to się pozabijam, naprawdę. No ale dobra. Bo tu będzie trzeba na tego zombiaczka uważać. O nie, on tam sobie na górę wskoczył, to nie ma z nim problemów. Tin bar. Trzeba skraftować z tinu, sztabeczki. No i trzeba skraftować oczywiście sztabeczki z iron oraz złota, więc do tego jeszcze parę rzeczy trzeba ogarnąć. Ojejku, Julka przefarbowała włosy, ale słodko. Dobra, mam otwartego face'a na bocznym monitorze i teraz będzie mnie pewnie rozpraszał. No ale co tam. Dobra, ile potrzebuję? 20, 30 do 50, 75. Brakuje mi absolutnie jednego kurde silvera do seta. Więc ja może sobie zejdę tutaj na dół, żeby nie było, i pozbieram tego jednego silvera, no bo to już taki przyps, nie? Jak jednej sztuki ci cholera brakuje. Dobra, muszę w ogóle znaleźć jakąkolwiek lepszą broń, bo na razie nabalam tymi chain knife'ami i nic z tego nie wynika zbytnio. No nie, cholerny ice... No tak, Czarek, zgiń sobie jeszcze. To jest najlepsza opcja na świecie, co nie? No nie mogę tu zeskoczyć. Ta cholera mała mnie zabije. Dobra, daj, spróbujmy tak. O, dobra. Tak mniej więcej dam radę go chyba ubić, no i schodzimy sobie na dół. Chciałem powiedzieć no i generalnie, ale wiem, że nadużywam tego i mi już piszecie pewnie w komentarzach, ale to jest taki, no wiecie, to są moje dopiero pierwsze próby let's playu, więc tak będzie niestety, tak będzie, że będę pewnych słówek nadużywał i będę się powtarzał czasami, bo też nie do końca teraz w tym momencie skupiam się na tym, co mówię, a na tym, jak gram, żeby nie umierać 25 razy na odcinek. No ale to ja. Okej, okay, przydałoby się zwiedzić troszeczkę to miejsce i poszukać jak największej ilości silvera. Znaczy, wystarczą mi dwie bryłki, więc to nie jest chyba dużo, jakoś strasznie. Sprawdzę sobie na mapce, gdzie mnie jeszcze nie było za dużo. Tam mogę zejść do tego cave'a, bo one są w sumie połączone i jakbym mógł schodzić sobie tam już od razu ze spawna, a nie zapieprzać pół mapy, to byłoby mi znacznie prościej, więc tak sobie właśnie zrobimy. W ogóle zauważyłem przed włączeniem nagrywania, że się zbugował ostatni sub i nie działał. I teraz działa, bo go przetestowałem nawet, no i działa. Także już ostatnie suby się będą wyświetlać, jak ktoś da suba, to ten. Dla was to i tak nie ma różnicy, bo to praktycznie pod rząd nagrywam i zanim pierwszy odcinek jest opublikowany, to ja już ten nagrywam. Także dość ciekawie, no ale dobra. Myślę, że to jest woda. Fajnie, Czarek. Fajnie. Wystarczy tylko, żebym jeszcze umarł. To jest silver. Jeśli to jest silver, to jestem w domu, bo potrzebuję tylko kilku sztuk silvera, żeby generalnie ogarnąć wszystko, co chcę w tej grze, więc... Chodźmy, dozbierajmy to i zmywajmy się stąd jak najszybciej. No nie no, no platyna to nie może być, więc to musi być silver, tak? O, jak dobrze, idealnie tyle, ile potrzebowałem. No to cofamy się na bazę, prawda? Dobra, mam na szczęście w cholerę Recall Potion, więc nie będzie problemu z tym, że mi zabraknie. Recall Potion oczywiście cofa nas na spawna bez stracenia złota, tak jak to jest normalnie. No i dobra. Wreszcie mogę sobie porządną zbroję craftnąć, więc silver helmet, to już mogę wyrzucić, bo naprawdę ta zbroja jest brzydka, więc nie będę jej dawał jako zbroję wyglądową, jako vanity set tak zwany.
Zastanawiałem się, czy stać mnie by było na setce złota, ale aż taki bogaty nie jestem. Dobra, w takim razie mam 18 defa, co jest już całkiem sporą ilością. Set bonus daje mi dodatkowe 3, więc naprawdę spyky, spyky. I teraz tak, ja muszę jakiegokolwiek NPC-ta znaleźć, który mógłby mi się tu wprowadzić, bo nie mogę na razie znaleźć żadnego NPC-ta, ponieważ nie mam miejsca chyba dla nich. Nie pamiętam, jak to w tej grze właśnie jest, że NPC-ty mogą się w ogóle pojawiać, jakie jest miejsce, czy one się po prostu mogą pojawiać. No ale dobra, z tego miejsca ja bym spróbował już wykarczować cały ten teren i byśmy zaczynali budować domek, bo generalnie właśnie, moi drodzy, w tym odcinku chciałem się zacząć przymierzać do budowy domku. Nie wiem, czy zdążymy go całego wybudować w jednym odcinku, więc być może rozdzielę to na odcineczków kilka. No ale generalnie wiecie, o co mi chodzi chyba. Dobra, tutaj mamy tego slajma. Czego kilofem dam radę ubić? Miejmy nadzieję, że tak i że nie będzie mi zbytnio przeszkadzał. Dobra, będzie przeszkadzał, chodź tu. Nie lubię zmieniać narzędzi, bo strasznie mnie... Nie jestem przyzwyczajony w ogóle do zmieniania przyciskami na klawiaturze, więc je scrollem zmieniam, co strasznie potem denerwuje. Nie zrobiłem sobie w ogóle przez cały ten czas lepszej siekiery. Może rozwiążę ten problem dość szybko, bo ścinanie drzew w ten sposób to jest katorga. I wam i mi pewnie się nie chce na to patrzeć. No dobra, załatwmy sobie jakąś lepszą siekierę. Czego mam dużo? Iron... no ironowo na pierwszy rzut oka. To jest average speed, złota to jest... Też average speed, no to ironowa, to nie ma w ogóle nic do gadania. Na pewno będzie szybsze niż koperowa. I na pewno wam się to będzie lepiej troszkę oglądać, jak będę szybciej zbierał to drewno. Dobra, 14 sztuk, nie potrzebuję tego drewna, zbieram je po prostu dlatego, że muszę ściąć te drzewa, zanim zacznę to wyrównywać w ogóle pod domek jakkolwiek. No i generalnie dość sporo terenu musiałbym tutaj przekarczować, żeby mieć dość duży teren pod domek, bo z doświadczenia wiem, że przy domu potrzebne jest dużo płaskiego terenu. Także dobra, o Jezu, ludzie mi spamią na Messengerze, najgorzej. Muszę sobie telefon zaraz wyciszyć, bo mam wibrację i to pewnie was wkurza. No ale dobra. Ja za często mówię, no ale dobra, muszę sobie zrobić, jak mówiłem już w poprzednim odcinku, przymiotnik, przysłówek, rzeczownik, challenge, co nie? Bo to jest już przesada, co ja robię. No ale to jest taki nawyk początkowy, mi się wydaje, który mi się z czasem wyrobi, co nie? Co nie, to jest też taki nawyk. No cicho. No dobra, ktoś mi właśnie podesłał dymon marki Off-White i chce, żebym mu kupił. Pozdrawiam tę osobę. Okej, okay, tak naprawdę na 3 poziomy stawiałbym tutaj... Ile ja mam w ogóle stone'a? Bo to jest ciekawe pytanie. 600. Dobra, miejmy nadzieję, że wystarczy na to, co ja chcę do tej pory ogarnąć. A chcę do tej pory ogarnąć podłogę ze stone bricków. Bo mi się wydaje, że stone bricki to jest taki naprawdę fajny materiał, z którego można ładną podłogę ogarnąć pod to wszystko. No jest też łatwo dostępny w miarę, więc... ja sobie ich wykraftuję naprawdę, naprawdę sporo. Przepraszam wasze uszy, że muszą tego słuchać. Cholerny slime. Zadaj mi po jeden damage i tylko wkurza knockbackiem. Dobra, mam 200 grey bricków i powinienem wypełnić jaki teren? Powinienem na pewno to wypełnić. Tę wodę w ogóle spuścić tu na dół, bo ona będzie strasznie mnie wkurzać pewnie. Zbiorę sobie już ten iron przy okazji, bo iron zawsze, zawsze warto sobie zbierać. Sprawdzę tylko, czy coś tu jest przypadkiem, bo jakby coś tu było, to głupio tak tego nie zebrać. Nie, no absolutnie nic tu nie ma, więc... więc mam poczucie dobrze spełnionego obowiązku zbieracza. Okej, okay, także ja wywalę te pochodnie w ogóle stąd, bo później to będzie oświetlało, a ja nie chcę, żeby to oświetlało. No i tak, muszę się podsadzić ładnie tutaj na górę, no i muszę zebrać tego tam irona. Znaczy nie muszę, ale powinien... Tak, Czarek, tak było, nie? Tak było. Dobra. Zbierzemy sobie jeszcze tego irona, no i moi drodzy, myślę, że będę mógł stąd zaraz wyłazić. Potem tylko wypełnię tę dziurę, no i właśnie, żeby zaczynać budować domek. Okej. Okay. Teraz wypełnienie tej dziury. Ile mam derta? Malutko strasznie. Ojejku, będę musiał przekopać sobie już, zacząć przekopywać elevator, bo to mi strasznie dużo derta da, a ja go mocno potrzebuję na ten moment, więc, więc przydałoby się. Elevator to jest taka dziura w ziemi od praktycznie od samego piekła w grze, czyli samego dołu mapy, czyli
odtąd to jest taki prosty tunel dotąd, żeby móc łatwo potem przechodzić do piekła, bo tam będzie sporo rzeczy do zrobienia w najbliższym czasie, więc... Więc to jest właśnie Hellevator, moi drodzy, i niedługo będziemy go przekopywać, ale to może w następnym odcinku, chociaż może w tym, nie wiem, szczerze mówiąc, jakbym chciał to zrobić. Na pewno pełnego Hellevatora do samego piekła nie będziemy kopać, ale część byśmy mogli przekopać, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy to bombami nawet nie chcę przekopywać, ale zobaczymy jeszcze. Bo jak ja robię Hellevator, to zwykle go robię na 6 klatek szerokości, a bomby kopią chyba na 8 nawet, więc myślę, że może być spoko. Jak ogarnę sobie właśnie taki elevatorek. Okej, to muszę jeszcze wypełnić dirtem, czy tam dirtem. Mówi się dirtem chyba. No sorry, ja ostatnio strasznie kaleczę angielski, jak zauważyliście już po poprzednich odcinkach w sumie. Zbieramy sobie ropy, które miał ten slime. Przekopujemy to. Bardzo dobrze, że nie widać tego cave'a na dole. To mi zdecydowanie pomoże w tym, żeby to jakkolwiek estetycznie wyglądało. Tych ścianek dirtowych za mną też nie będzie widać, bo to wszystko, co teraz przekopuję, będzie zabudowane normalnymi blokami. Zastanawiam się tylko teraz, czy powinienem wykopywać tego stone'a i zamieniać go na dirta. No i wydaje mi się, że tak jednak. Bo on będzie chyba nam przeszkadzał trochę z wyglądem i wizualnością tego wszystkiego. A przecież budujemy ładny domek, więc nie możemy... Ej, w ogóle ja się tak daleko zapuszczałem po tego Silvera, on po prostu tu sobie był. No, nieźle CDX, fajnie, fajnie się bawisz. Dobra, ja bym to tak naprawdę dupnął w ten sposób, że na 4 kratki, ale 2 środkowe bym na razie zostawił puste, bo mnie nie stać jeszcze surowcowo, żeby to całe wypełnić. O, Pinky Slime. Z Pinky Slime mamy strasznie dużo żelu, więc ja postaram się go w tym momencie zabić. O ile mi to oczywiście wyjdzie. Nie, jakby mnie slime na ten moment gry zabił, to już był noob do potęgi entej. Dobra, gin, szmaciarzu, gin. O, jeszcze 2 gold coiny, dziękuję bardzo. Ja sobie zostawię część gold coinów w skrzynce, bo zawsze mnie coś może zabić, a ja bym nie chciał stracić tylu pieniążków growych, bo one mi się potem przydadzą na różne fajne rzeczy. Dobra, ja zawsze jednego golda będę sobie zostawiał, żeby mi się ten NPC wprowadził. No ale okej. Trzeba zabudować tego to dirtem, przekopać jeszcze może ze 2 kratki na wgłąb, żeby nie było widać absolutnie tego stone'a. Bo tak, jak to zabuduję w ten sposób, bo to ma mieć wysokość generalnie 4 kratek, jak będę miał już na to surowce. Jak to tak zabuduję, to tu już nic nie powinno być widać, więc zabuduję sobie tylko tutaj dla bezpieczeństwa tak na 2 krateczki i powinno być git. Tak naprawdę, albo w ogóle nie będę tego zabudowywał, Jezus Maria, to jest tylko stone, nic się nie stanie chyba. Tu i tak kiedyś będę przekopywał piwnicę, więc nie będzie z tym raczej problemu. No dobra, lecimy, nie śpimy tak jakby. No i myślę, że wystarczy, że po prostu sobie zabudujemy ten teren. Nie starczy mi greybricków, już teraz to widzę. No ale cóż, tak niestety trzeba w tym momencie żyć w tej grze. Do tego drzewka praktycznie będę to budował, bo później mi greybricków nie starczy. I tak, czy tutaj mogę to zabudować? Mogę. Okej, więc ten teren na 2 kratki będzie na razie pusty, bo nie mam na tyle surowców, żeby to wypełnić i dopiero jak będę kopał elevator, to wydobędę wystarczająco dużo stone'a. Także, no niestety, tak to się na ten moment gierki prezentuje dla nas. O, slime'a tam zamknę, ale fajnie. On się zdyspawnuje przy pierwszej lepszej okazji, tak? W ogóle boję się, że za dużo odcinków naraz nagrywam i na przykład jest taka oczywista rzecz, którą ja cały czas robię, a nie powinienem jej robić w Let's Playu. Wy mi to napisaliście w komentarzu już pod pierwszym odcinkiem, a ja się boję, że ja po prostu tego nie przeczytam, bo jeszcze nie widziałem tych komentarzy jakby, wiecie o co be. Aha, nie mogę dashować, bo nie mam jeszcze tarczy z Eye of Cthulhu. Jest taki boss Eye of Cthulhu w tej gierce, którego będziemy niedługo pokonywać, bo to jest pierwszy praktycznie boss, na którego... W sumie już na którego teraz bym się mógł przymierzać, bo to wystarczy z łukiem i strzałami na niego właściwie iść. Znaczy, ja bym potrafił pewnie umrzeć w walce z nim, no ale wiecie o co mi chodzi. Okej, no i tu jest taka podstawowa przestrzeń, na której moglibyśmy budować domek. Ja sobie może zabuduję tyle stone bricków, ile mam, to sobie nimi zabuduję to. No i generalnie tak, ja potrzebowałbym stworzyć sobie takie podstawowe rzeczy do mieszkania tylko dla paru NPC-tów, dokładniej to 3, bo potrzebuję dla gajda, dla merchanta, który sprzedaje takie podstawowe rzeczy i dla demolitonista, który sprzedaje bomby. Bomby są mi bardzo teraz potrzebne. Już mam ich w sumie 34. Więc
Nie jest w sumie tak źle z nimi. No ale dobra, teraz muszę na mapce znaleźć jakiekolwiek miejsce, gdzie mam dużo stone'a. Najprędzej to ja się tutaj w tych cave'ach dopatrzę stone'a, chyba że popatrzę, nie, bo to są lodowe, to... A ja nie potrzebuję właściwie stone'a. Z czego ja bym w sumie chciał budować domek, bo mógłbym właściwie ze śniegu go zrobić, bo on tu w cholerę śniegu, tak naprawdę, a mógłbym zrobić domek jeszcze z czegoś innego, na przykład z marmuru, który marmurowy biom to ja mam tutaj na przykład. Nie wiem w sumie, jak bym chciał to rozwiązać. Najprościej mi jest chyba teraz dojść do marmurowego biomu, więc tak właśnie spróbujemy sobie zrobić teraz. No i dobrze. Nie mam generalnie jeszcze takiego podskoku, który pozwoliłby mi nie umierać od upadku, więc będę musiał bardziej uważać. No i spróbuję się tu bardziej przekopać też. O Jezu, wasze uszy muszą strasznie cierpieć, przepraszam was za to serdecznie. Spróbuję wam to w montażu ściszyć, jak będę rozwalał ten lód, ale nie obiecuję niczego. No i dobra. Hej, zważywszy na to, że odcinek, który właśnie oglądacie, miał około początkowo 40 minut, postanowiłem podzielić go na dwie części. Następną część zobaczycie jutro o godzinie 20 na kanale, więc do zobaczenia. A na ten moment bęgla was, moi drodzy, siemaneczko, no i cześć.